Witam, Bogusz Kasowski, Surowcowe Info w poniedziałek, 4 lipca. Program zaczynamy od wizyty w Ameryce Południowej. Wiem, że dzisiaj mamy Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, więc sporej części kapitału na rynkach dzisiaj nie będzie. Natomiast zaczniemy od Ameryki Południowej, gdzie minister finansów Chile przedstawił ustawę o reformie podatkowej, która ma oczywiście obciążyć przede wszystkim spółki wydobywcze, zwłaszcza te wydobywające miedź. Te podatki mają wzrosnąć, być ad valorem od 1 do 2% dla firm produkujących od 50 do 200 tysięcy ton czystej miedzi, a stawka od 1 do 4% dla firm produkujących ponad 200 tysięcy ton czystej miedzi rocznie. Drugi składnik tego podatku to stawka od 2 do 32% od zysków dla cen miedzi w przedziale od 2 do 5 funtów. Kodelko, z tego co pamiętam, podawałem w tym roku dane, jeśli dobrze pamiętam, to jest, mają poniżej 1,5 dolara za funt, więc tutaj wiadomo, że wszystko co powyżej to jest czysty zysk firmy. Natomiast te kwoty 50 tysięcy, 200 tysięcy ton to będą kwoty graniczne, które prawdopodobnie mogą wpłynąć negatywnie na produkcję, bo jeżeli będziemy mieli firmę, która będzie miała zapłacić duży podatek, 3%, na przykład od 201 tysięcy ton, to będzie im się bardziej chyba opłacało zmniejszyć produkcję do 199,999 ton niż po prostu spłacić wyższy podatek od tych różnych rzeczy. Nowe podatki mają przynieść Chile wzrost o 4,1% PKB w ciągu 4 lat. Tutaj też są oczywiście zmiany w innych systemach podatkowych, między innymi oczywiście tradycyjne, przecież w wielu rządach chcących zwiększyć finansowanie socjalne, obciążanie osób bogatych, osób osiągających najwyższe dochody. Tak, tutaj również ma być wprowadzony podatek majątkowy dla osób posiadających aktywa o wartości ponad 5 milionów dolarów w Chile, czyli po prostu jak zwykle mamy karanie osób zaradnych. Tutaj minister finansów zauważył, że w Chile ma wskaźnik poboru podatku wynoszący 20,7% PKB, co jest znacznie poniżej mediany OECD wynoszącej 34,7%. Podaje, historycznie niewiele krajów osiągnął dobrobyt gospodarczy przy niskim obciążeniu podatkowym. No tu jest oczywiście kwestia bardzo dyskusyjna. Oczywiście jak zwykle politycy twierdzą, że tylko 97% podatników będzie nieobciążonych tymi nowymi podatkami, choć przecież wiadomo, że przy wyższych podatkach dla firm wydobywających miedź to wszyscy, którzy kupują tą miedź, będą też obciążeni przynajmniej częściowo tym podatkiem. Tak więc jak zwykle niezależnie od kraju hipokryzja jest zawsze językiem urzędowym polityków. Tak czy inaczej, zapowiada się oczywiście troszkę skok cen miedzi z tego tytułu, jeżeli to przejdzie przez parlament, więc zobaczymy, jak to będzie przekształcone przez parlament, bo przez prezydenturę wiemy już, że raczej przejdzie, przez parlament też, bo przecież obie te instytucje mają przewagę osób właśnie, które głosiły swój program wyborczy właśnie na podwyższeniu opłat i podatków dla sektora wydobywczego, czy też dla najbogatszych tutaj obywateli kraju. Więc jak widać, niezależnie od miejsca na świecie, kwestie podatkowe czy socjalistyczne się nie zmieniają, są takie same. My oczywiście popatrzymy zaraz na wykres, jak to wygląda na świeczkach, ale ze względu na wolny dzień dzisiaj w Stanach Zjednoczonych nie spodziewajmy się cudów ani zbyt dużych ruchów na rynkach, tak więc tutaj długi weekend w Stanach raczej nie przyniesie nam wielkich zmian na rynkach, ale popatrzmy, co tam się ciekawego na rynku dzieje. Jak chcemy sobie zacząć oczywiście program, skoro zaczęliśmy od Chile, czyli największego producenta miedzi i od tematu miedzi, to myślę, że oczywiście możemy spojrzeć na wykres, który nam zaliczył stratę po stracie. W ostatnim czasie ceny zjechały nawet poniżej 8 tysięcy dolarów za funt, co oznacza, że po prostu ten rynek bardzo mocno wycenia recesję na świecie i spadek popytu. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że to jest właśnie przyczyna tych naszych przebojów na tym rynku, tych niskich cen, bo jednak są to bardzo niskie ceny. Cenę 7800, czyli
no 870, tak? Widzieliśmy na przełomie 20 i 21 roku, czyli zbliżamy się do dołków. Mamy tutaj, jak widzicie, wyznaczoną linię na 7700. Ona tutaj jest wyznaczona przez nas już nawet, powiem szczerze, że nie pamiętam kiedy. Najprawdopodobniej jakoś gdzieś w okolicach, kiedy kształtowało się to wsparcie, czyli styczeń, luty 2021. W efekcie, no, można jasno powiedzieć, że tak naprawdę docieramy do dość istotnego wsparcia, które tutaj było wsparciem przez okres 2,5 miesiąca, czyli jest no, bardzo istotne jak dla mnie w mojej ocenie, więc tutaj bym nie przeceniał zdecydowanie tego poziomu 7700, co oznacza, że kolejne 170 dolarów mamy szansę jeszcze zejść. Tutaj no, te ceny, niskie ceny są właśnie podyktowane tą prognozami recesyjnymi i no, ten popyt na miedź w tym roku ma wzrosnąć o około 2-3%. Dostawy miedzi mają wzrosnąć o 3-5%, więc mamy mieć tutaj troszkę więcej, podaż ma wzrosnąć nam bardziej niż popyt, tak więc no, cudów nie ma. Mamy takie dane, jakie mamy, nie szalałbym tutaj za bardzo z długimi pozycjami, choć jesteśmy już też naprawdę bardzo, bardzo nisko. Jeżeli mielibyśmy popatrzeć, jak to jest wyceniane w przypadku wyceny w funtach, to jest to cena 3,57, tak? Czyli nadal jest to cena mocno powyżej tutaj tej kwestii podatkowej związanej z tym, co nam proponuje chilijskie Ministerstwo Finansów. Tak więc no, jest dość jasne, że jesteśmy tutaj w bardzo solidnym miejscu, żeby się zatrzymać z tymi cenami, natomiast pewności nie mamy, bo pytanie, jak mocno ta recesja będzie jeszcze przez ten właśnie rynek wyceniana. Złoto wyszło nam dołem z inside buya, wyszło nam w sposób naprawdę mocny, bo tutaj zobaczcie, że ten dołek 1783, czyli mamy tutaj 23 czy nawet 20 kilka dolarów tylko na tej jednej świeczce zasięgu, plus tutaj kilka dolarów. Było co zbierać, ja osobiście nie zbierałem, dla mnie złoto jest mocno niedowartościowane. Tutaj oczywiście mocno gra ta informacja z Ugandy o odkrytych rezerwach złota, które są po prostu no, oficjalne dane rządu ugandyjskiego, chyba taka jest forma gramatyczna, podaje kosmiczne wręcz wartości. Na ten temat Tomek Rutkowski, którego już kilka razy polecałem, on prowadzi profil Kawa przy mapie, natomiast też jest mocno zorientowany w tematach geopolitycznych. Wypowiadał się na kanale Sylwester, zresztą podlinkuję ten materiał, będzie w opisie, gdzie mówi na ten temat, jak bardzo te szacunki są przesadzone i prawdopodobnie mówimy tutaj w przypadku Ugandy, tego złota ugandyjskiego, mówimy tutaj o scenariuszu znanym nam z filmów o Bondzie, konkretniej z Die Another Day, kiedy to jeden człowiek, myślę, że wszyscy oglądają, więc mogę pospoilerować, wprowadza do obiegu diamenty rzekomo wydobywane na Islandii czy tam Grenlandii i które okazują się być bardzo podobne do zakazanych diamentów konfliktu, tak zwanych krwawych diamentów pochodzących z Afryki, jeżeli chodzi o skład. Czyli po prostu urządził sobie pralnię diamentów, tworząc fałszywą kopalnię. Więc tutaj Uganda, która ma już historię przetwarzania olbrzymich ilości złota przemycanych z nielegalnych kopalni w innych krajach afrykańskich, ma tutaj w tym momencie prawdopodobnie też plan po prostu zalegalizowania tego złota, twierdząc, że po prostu je wydobywa ze swojego bardzo bogatego źródła. No, rynek oczywiście tutaj mocno przecenia moim zdaniem tą sytuację, jaka jest na rynku złota, więc tutaj ja dalej jestem mocno byczo nastawiony do złota, ale po prostu nic na siłę, tak? Dolar jest tym największym czynnikiem presyjnym na złocie. Również mamy tutaj podwyżkę podatku importowego na złoto w Indiach o 5 punktów procentowych, co oznacza, że będzie mniejszy popyt ze strony Indii, które wchodzą w ten sezon festiwalowy, w ten sezon świąteczny, w czasie którego złoto jest kupowane bardzo często na prezenty. Więc mamy tutaj naprawdę kiepską sytuację ze strony popytowej. Więc jeszcze oczywiście możemy popatrzeć sobie na
wykres złota z indeksem dolara, tak, złoto na pomarańczowo, indeks dolara na niebiesko, no, widać tą odwrotną korelację, choć tutaj, no tutaj widać było właśnie, no też w sumie, bo tutaj mieliśmy lokalny szczyt, lokalny dołek na złocie. Teraz schodzimy niżej, mimo że ten indeks dolara jeszcze nie jest tak wysoko, ale to właśnie ten wpływ informacji o Ugandzie, gdzie tak naprawdę, no jak było powiedziane podczas konferencji InvestCavs, złota w papierze jest znacznie, znacznie więcej niż tego złota, które mamy również niewydobytego na ziemi. Dlatego myślę, że nie powinniśmy aż tak mocno przykładać wagi do tej Ugandy, tym bardziej, że proces od odkrycia złota do jego wydobycia to jest okres kilku do kilkunastu nawet lat. Średnio tam jest 9-10 lat, tak więc naprawdę jest to długi okres. Stąd myślę, że tutaj nie powinniśmy jakoś specjalnie mocno przykładać do tego wagę, tym bardziej, że raczej w najbliższym czasie będziemy odchodzić od tych mega optymistycznych i praktycznie nierealnych ilości złota w Ugandzie na rzecz autentycznych danych, które, znaczy autentycznych, bardziej urealnionych danych, które będą na pewno podawać spółki mające to złoto wydobywać, czyli biorąc pod uwagę, że to Afryka, to raczej spodziewałbym się, że będą to głównie spółki chińskie, które też nie lubią się chwalić specjalnie danymi, mogą nimi manipulować, natomiast na pewno nie będą twierdzić, że będą wydobywać po 5 ton dziennie, jak to gdzieś tam w informacjach padło, co stawiałoby Ugandę po prostu na szczycie listy producentów złota i to z ilościami znacznie przewyższającymi najwyższych producentów, czyli jak wspomniałem program czy dwa programy temu, Chiny, które mają 330 kilka ton rocznie, czy Rosja, która ma też 320 ton wydobycia rocznie. Tak więc Uganda miałaby ich przebić, no nie jest to realne. Rynek ropy naftowej nam się, słuchajcie, też troszkę jakby ustabilizował. Chciał wrócić do tej zaznaczonej przez nas strefy 100-115. Ona tutaj jest, jest tą strefą, która jest tymi cenami normalnymi w obecnych sytuacjach. Natomiast Ekwador wraca do gry. Mówi się, że państwowa firma PetroEkwador przez 2 tygodnie straciła 2 miliony baryłek ze względu właśnie na protesty, które zostały w czwartek zażegnane. W tym tygodniu przywrócone ma zostać 90% wydobycia sprzed protestów. Mamy mieć też w lipcu wizytę prezydenta Joe Bidena w Arabii Saudyjskiej, natomiast nie będzie on bezpośrednio naciskał na Arabię, aby zwiększyła wydobycie ropy naftowej, co jest, bym powiedział, dość mało prawdopodobne, ponieważ produkcja w Arabii Saudyjskiej w czerwcu była o 100 tysięcy, o 1,1 miliona niższa od limitu, jaki w czerwcu Arabia Saudyjska mogła produkować. Biorąc pod uwagę wysokie ceny, bo dla Arabii Saudyjskiej są to wysokie ceny, to fakt, że nie zmieścili się w limicie, oznacza tylko i wyłącznie bardzo duży problem ze zwiększeniem produkcji. Stąd nie przykładałbym się tutaj dużej wagi do tego, co może nam zwiększyć się podaż z Arabii Saudyjskiej, być może troszkę z Emiratów Arabskich, ale raczej też nie liczyłbym na jakieś olbrzymie ilości, bardziej będą to symboliczne ilości liczone. Oczywiście te ceny są dość ustalone wysoko, niemniej nie liczyłbym, tak jak mówię, na większą produkcję, wręcz przeciwnie. Ma się w tym tygodniu rozpocząć protest pracowników norweskich platformach Equinora, które mogą zmniejszyć produkcję ropy naftowej o 4-8%. Ten protest ma nie dotknąć produkcji gazu, przynajmniej w tym początkowym stadium, że gdzie tutaj pracownicy tego związku zawodowego, który będzie protestował, rozumieją trudną sytuację gazową Unii Europejskiej i nie chcą pogłębiać tego kryzysu. Natomiast z ropy naftowej już jak najbardziej mogą tutaj zrobić. Odrzucono tutaj wszelkie propozycje dotychczasowych podwyżek płac, natomiast mowa jest o
związku zawodowym reprezentującym kadę kierowniczą, czyli tą tak naprawdę niezbędną do pracy na każdej platformie i trudno zastępowalną, bo pracowników jednego związku można zastąpić, oferując nadgodziny pracownikom z innych związków zawodowych, natomiast w przypadku kadry kierowniczej to już jest mniej możliwe. Również w kwestiach naftowych państwowa spółka zostanie stworzona w Rosji, tak przynajmniej zarządził dekretem Władimir Putin, która ma przejąć wszystkie prawa i obowiązki projektu naftowo-gazowego Sachalin 2 na Dalekim Wschodzie Rosji, należącego m.in. do Shella, do Mitsu NCOS, do Mitsubishi Corp. Więc tutaj Gazprom zachował oczywiście swoje udziały wynoszące 50% plus jedną akcję, niemniej jednak przejęcie, to jest upaństwowienie tak naprawdę pozostałych akcji, z czego mogą zachodnie spółki być dopuszczone do zatrzymania udziałów i o tym będzie decydował rosyjski rząd. Tak więc tutaj no, Shell już wyraził chęć sprzedaży, Japończycy chcą zachować za wszelką cenę. Pytanie po prostu, jakie warunki zachowania udziałów w Sachalin 2 postawi rząd rosyjski Japończykom. Tak więc tutaj ten temat nie zmieni nam niczego podażowo, natomiast może się okazać, że Japonia będzie musiała wybierać między bezpieczeństwem energetycznym, czyli ropą i gazem pochodzącej z projektu Sachalin 2, a sankcjami na Rosję. Więc no, pytanie, jaką decyzję podejmie, tak? Tutaj wiadomo, że jest kwestia związana z no, też z presją społeczną, te zarówno ze strony moralnej, jak i finansowej, bo odcięcie Sachalin 2 od Japonii będzie też czynnikiem proinflacyjnym dla Japonii. Indie także nałożyły nadzwyczajny podatek na rafineje eksportujące produkty naftowe, które eksportują benzyna oraz olej napędowy i opałowy do krajów zagranicznych, po przetworzeniu oczywiście, bo to są prywatne rafineje w Indiach, które przetwarzają tanią rosyjską ropę i później to paliwo już przetworzone sprzedają również nam w Europie. Nie wiem, na ile tutaj Polska sprowadza w tym momencie to paliwo, na ile bazuje na własnym przerobie orlenowskich i lotowskich rafinerii. Niemniej w Europie, jeżeli ktoś tankuje, to na pewno też nadal tankuje paliwo pochodzenia rosyjskiego, pomimo że no, i są nakładane sankcje, te sankcje są rozszerzane i są też zapowiedzi bardzo wielu firm, że nie kupują rosyjskiej ropy, no ale już przetworzone produkty z rosyjskiej ropy to już jest inna bajka przecież, nie? Innymi słowy, tak jak w przypadku wielu innych czynników, płacimy po prostu dodatkowemu pośrednikowi po drodze. Zapasy ropy naftowej w Shanghai Futures na giełdzie Shanghai Futures Exchange spadły o ponad 10% do 5,44 miliona baryłek. Liczba odwiertów naftowych wzrosła czwarty tydzień z rzędu o jedną sztukę do 595 aktywnych punktów. Natomiast te ceny dzisiaj raczej dużych zmian nie powinny nam zaliczyć ze względu na brak amerykańskiego kapitału. Fakt, że wisimy i mamy wsparcie, to lokalne wsparcie na poziomie 110 dolarów, nam pokazuje, że ten rynek jest nadal w perspektywie mocno powyżej 110. Spadek popytu, no będziemy obserwować dane za czerwiec, już powinny nam pokazać jakiś spadek popytu, bo w czerwcu już mieliśmy bardzo wysokie ceny na stacjach benzynowych tak naprawdę na całym świecie. Zobaczymy za dane za czerwiec, czyli ten pierwszy miesiąc wakacyjny, podróży, które nam zaczną spływać w najbliższych dniach, czy faktycznie te wysokie ceny przełożyły się na spadek popytu i wtedy jest pewna szansa na to, że ubijany popyt tymi wysokimi cenami doprowadzi do ich spadku. Natomiast no, poniżej stówki to jednak za bardzo bym nie liczył, tak czy inaczej w najbliższym czasie. Okres wakacyjny to mimo wszystko jest okres wzmożonych podróży i wiele osób będzie starało się wykorzystać ten czas na podróże, bojąc się, że na pewno w przyszłym roku nie będzie ich stać na wyjazd, więc w ostatniej chwili będą chcieli też wyjechać i podróżować. Jak to się przełoży? Zobaczymy. Ja osobiście uważam, że w tej chwili no, 110 powinno się nam utrzymać w perspektywie 2-3 sesji. Natomiast zejście dalsze, głębsze w miarę spływania danych gospodarczych może nastąpić, natomiast do setki, setka jest bardzo mocnym punktem do utrzymania i myślę, że to się za mocno nie zmieni. Rynek gazu ziemnego, tutaj dalsze spadki, oczywiście wiadomo, to jest amerykański gaz ziemny. Odwiertów gazowych liczba nam spadła o 4 do 153 aktywnych punktów, natomiast zapasy wzrosły o 82 miliardy stóp sześciennych. Prognozowano wzrost o 74, ale to już jest tylko 12,5% poniżej pięcioletniej średniej. Tak więc
zmniejszamy tą odległość od pięcioletniej średniej po ten 1% tygodniowo, dużo, niedużo. To jest kwestia oczywiście mocno dyskusyjna, czy to jest dużo, czy nie, jako 1% zbliżamy się do tej pięcioletniej średniej, ale biorąc pod uwagę perspektywy, że pojawiają się głosy, że nawet we wrześniu Freeport LNG nie uruchomi częściowego eksportu, no to w tym momencie 1% może wystarczyć, żeby tutaj do okresu zimowego te zapasy no, były znacznie bliżej tej pięcioletniej średniej, czyli no, już były tym bezpieczeństwem. Szóstka się nam nie utrzymała, ale zwróćcie uwagę, że mieliśmy pierwszy atak na szóstkę już tutaj 24 i 27 w ubiegłym tygodniu czerwca i dopiero tutaj 30 czerwca zeszliśmy znacznie, znacznie głębiej. Prognozowany popyt na ten tydzień 96,6 miliarda w Stanach, prawie 2,5% wzrost. Na przyszły tydzień zapoczął ma przekroczyć 100 miliardów stóp sześciennych przy podaży 95,1, jeżeli chodzi o te Stany poza Alaską. Z kwestii, jeżeli ktoś ma akcje na jakimś rosyjskim rachunku Gazpromu, nie dostanie w tym roku dywidendy. Mamy wstrzymane dostawy przez Shella spływającego obiektu Prelude w północno-zachodniej Australii przez okres co najmniej 2 tygodni z powodu zakazów pracy nałożonych przez związki walczące o lepsze zarobki pracowników. Stany zapasów gazu ziemnego w Europie są ponad 55%. Wykres jest na stronie surowcowej info, gdzie serdecznie oczywiście zapraszam, bo tych informacji jest tam znacznie, znacznie więcej. Natomiast recesja techniczna w strefie euro jest coraz większą możliwością. Tak twierdzi Fitch Ratings, który podaje, że prawdopodobieństwo racjonowania gazu w Europie znacznie wzrosło. Tutaj też jest kwestia tego, że Stat Energy podało, że Europa napotyka rosnącą konkurencję o skroplony gaz ziemny z Azji, co może tutaj też utrudnić sytuację funkcjonowania europejskiego rynku gazowego w 2022 roku, gdzie po raz pierwszy w historii w czerwcu dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych były wyższe od dostaw gazociągowych z Rosji. Oczywiście to się teraz zmieni, bo większość gazu z Freeport LNG, z terminalu Freeport LNG w Teksasie trafiała do Europy w ostatnim czasie, teraz już przestanie, więc to się powinno troszkę zmienić. Tutaj również mamy informację o tym, że niemiecki rząd zamierza nałożyć dodatkową opłatę na wszystkich odbiorców gazu, aby kryzys finansowy w handlu gazu nie doprowadził do bankructwa wielu spółek gazowych, zwłaszcza tych, które dawały gwarancję ceny. Czyli wychodzi na to, że gwarancja ceny oferowana przez różne podmioty, by utrzymać klienta. Wiem, że w Polsce też były takie promocje i trochę osób korzystało. No, Niemcy będą eksperymentować z odgórnym narzuceniem dodatkowej opłaty do tej gwarantowanej ceny. No, powiem szczerze, jest to kwestia dyskusyjna, kto powinien za to zapłacić, bo może to się po prostu rozłożyć w czasie. Na pewno się trafią jacyś klienci w Niemczech, którzy po prostu pójdą do sądu z firmą, która im gwarantowała cenę, że po prostu no, ta gwarancja obejmowała każdą zmianę ceny, tak? Zarówno akcyzy, podatków czy innych dopłat. Więc tutaj to może być po prostu rozłożone w czasie, co jest oczywiście lepsze dla spółki niż konieczność dopłaty już teraz. No ale zobaczymy, jak to oczywiście z czasem wyjdzie. Ale to też jest pewna podpowiedź dla naszego rządu niestety, że mogą także próbować nałożyć dodatkowe opłaty, żeby wszyscy konsumenci odczuli wzrost cen energii i jeszcze bardziej. Tutaj sobie będziemy mogli tu zobaczyć, jak to będzie wyglądało w tej perspektywie. No i w tej chwili już przejdziemy sobie na surowce rolne, choć też chyba dzisiaj nie powinniśmy mieć specjalnie danych właśnie ze względu na ten brak amerykańskiego kapitału. Tak, widzimy i ostatnia świeczka jest z 1 lipca, mocno, mocno schodząca. No, tutaj mamy informację o tym, że pierwszy statek towarowy opuścił okupowany przez Rosję ukraiński port Berdiańsk. Jest też mowa o tym, że Mariupol też może być użyty do eksportu głównie żywności. W tej chwili Ukraina oskarża o kradzież zboża i zwróciła się do Turcji o zatrzymanie i aresztowanie statku towarowego, który wypłynął z Berdiańska i który według ukraińskiego MSZ-u przewozi około 4,5 tysiąca ton zbóż skradzionych Ukrainie.
Powiem szczerze, że no oczywiście już się wypowiadałem. Tutaj Ukraina będzie mocno dyplomatycznie starała się naciskać, dyplomatycznie, społecznie, moralnie, tak jak to robi od początku wojny, na zatrzymywanie tego. No wiadomo, że jest ten kryzys żywnościowy, że każdy ruch na żywności powinien nam wywołać ruch wzrostowy, natomiast no mamy ten okres żniw i pomimo tego, że spadają nam też prognozy, bo jeżeli chodzi o rynek pszenicy, to europejskie prognozy mówią o tym, że Komisja Europejska podała, że produkcja pszenicy zwyczajnej lub miękkiej w tym sezonie wyjdzie 125 milionów ton, to jest spadek o ponad 5 milionów ton względem poprzednich prognoz, spadek o prawie 4% względem poprzedniego sezonu, co chodzi tutaj o, oczywiście o suszę. Francja, Polska, Rumunia, Hiszpania to są kraje najbardziej dotknięte, które odpowiadają głównie za ten spadek. Odpowiadają oczywiście w cudzysłowiu. Natomiast eksport ma się utrzymać tak, jak Unia prognozowała, 38 milionów ton, czyli rekordowa wartość eksportu. No, jeżeli spadnie nam produkcja i uda się utrzymać eksport, oznacza to tylko i wyłącznie jedno. Ten rynek po prostu będzie zmniejszał nam zapasy pszenicy, co w efekcie też przyczyni się docelowo do wzrostu cen. Więc tutaj się troszkę może też wydarzyć. Mamy troszkę większy areał zaś pszenicy jary w Stanach Zjednoczonych niż prognozowano, niż był w ubiegłym sezonie. Wzrost o 0,24% z sezon do sezonu, to chodzi o pszenicę i zwykłą, i durum razem zebrane. Zresztą trochę danych z różnych raportów USDA też na stronie surowcowe.info znajdziecie, tak więc tam jak coś odsyłam wszystkich chętnych. No tutaj te ceny, no powiem szczerze, mamy tą linię tutaj narysowaną. Ona jest narysowana nie bez powodu. Możemy co najwyżej zmienić jej kolor, żeby ona się odróżniała nam od tego FIBO, który tutaj nam wisi. Ona jest narysowana nie bez powodu, bo zobaczcie, że tu i tu, grudzień, styczeń tego roku mieliśmy zatrzymanie na tych cenach, tak, wzrostów. Czyli no, zgodnie z ZZB mamy tutaj zasada zmiany biegunów, może być tutaj bardzo ciekawe wsparcie. Jeżeli nie, kolejne wsparcie jest w okolicach 750 centów i chyba to trzeba tak właśnie wyrównać bardzo. Więc tutaj w okolicach tych 827-830 centów, zróbmy sobie okrągły poziom, będzie łatwiej, 830 centów jako pierwszy poziom wsparcia, do którego powoli się zbliżamy, i drugi poziom wsparcia 750, tak więc no tutaj jest dość daleko. Zeszliśmy do poziomów sprzed wojny, ale kiedy zaczną pojawiać się informacje, że nie da się z Ukrainy wyprowadzić 20 milionów ton zboża w lipcu, a takie informacje no, się pojawią siłą rzeczy, tak, no fizycznie nie jest możliwy eksport w takich ilościach, no to po prostu te ceny nam powinny zacząć odbijać, zwłaszcza jeżeli się pojawią jakieś kolejne informacje negatywne, czyli kwestie związane z pogodą, zwłaszcza tutaj mówimy o Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. W przypadku kukurydzy też mamy spadki, ponieważ areał zasiewów objął 89,927 miliona akrów. Analitycy prognozowali mniej, choć oczywiście to jest też nadal niższa wartość o 3,7% mniej niż w poprzednim sezonie, ale analitycy prognozowali mniej, tak więc ten spadek w czwartek po danych dotyczących areału zasiewów, jak i zapasów, nie dziwi specjalnie. No i tutaj też no jesteśmy na wsparciu, i to dość mocnym, bo jakbyśmy sobie przedłużyli tą linię, to zobaczcie, że tutaj mamy właśnie w czerwcu i lipcu 21 zatrzymanie cen, więc ta linia tutaj 620 centów ma jak najbardziej tutaj uzasadnienie. No jesteśmy, mamy mocno przełamany ten trend, jesteśmy w typowym trendzie spadkowym. Pytanie, czy jest to jakaś forma korekty i już się zatrzymamy, czy dotkniemy jeszcze z 600, bo też mogłaby być tutaj taka kwestia dociągnąć tą cenę do 600 i potem dopiero odbić, to już czysto technicznie, gdzie też widać, że tutaj mieliśmy zatrzymanie tu zbiegów w okolicach listopada ubiegłego roku i później styczeń praktycznie połowę, ponad połowę przewalczaliśmy poziom 600 centów, co też nie jest bez znaczenia, bo jest to też ładny, okrągły, psychologiczny poziom, tak więc tutaj jeszcze jakieś zejście gdzieś tam się nam może trafić.
i wrzucimy na szybkości jeszcze tylko kawę i cukier. Na kawie zbyt dużych zmian nie ma. Zobaczcie, że po prostu no, tkwimy po prostu między tych 220 a 235 centów. Około 35% kawy zebrano do 21 czerwca, co jest oczywiście troszkę poniżej średniej z powodu nierównomiernego dojrzewania owoców, co jest też pokłosiem ubiegłorocznych przymrozków, jak i trudności ze znalezieniem siły roboczej w niektórych regionach. Z kolei zapasy w magazynach ICE spadły 8 tydzień z rzędu. Są o 60,6% niższe sezon do sezonu oczywiście i to jest najniższy poziom od 22 lat. Tak więc te ceny, no powiem szczerze, no jesteśmy po środku tego przedziału, też się za wiele nie zmieniło względem czwartku, nie jesteśmy przy dołku, jesteśmy po środku, więc tutaj naprawdę ciężko prognozować. Jest konsolidacja, grać od bandy do bandy. Jak najbardziej można w tej chwili, ta kawa nie powinna nam mocno zmieniać ceny, bo nadal mamy właśnie kwestię niskich zbiorów, walczącą z popytem, podażą, z popytem zwłaszcza, bo podaż jest całkiem niezła, popyt jest troszkę gorszy, ale to nierównomierne dojrzewanie owoców też może doprowadzić do sytuacji, w której ta kawa będzie gorszej jakości, czyli ta, która jest bazą do kontraktów terminowych, będzie nam wzrastać. Cukier postanowił zjechać w okolice 18 centów. Tutaj areał zasiewów buraków cukrowych w Stanach Zjednoczonych plus 1,6% sezon do sezonu. Troszkę mniej spadło nam trzciny cukrowej, 1,17% mniej sezon do sezonu. Trzcina cukrowa w Indiach 5,3 miliona hektarów bez zmian sezon do sezonu, co oznacza, że tutaj tego cukru raczej będzie dość dużo. Tu oczywiście nadal jest wyceniana kwestia podatków w Brazylii i tam ta kwestia podatków w Brazylii jest dość istotna i nadal jest wyceniana i była mowa, że zejście do parytetu cukier etanol w okolicach 18 centów, więc tutaj 18 może być wsparciem, choć oczywiście nie jest takim zero-jedynkowym, bo jak widzicie styczeń, luty, marzec przebijaliśmy to wsparcie, ale zwróćcie uwagę, że w żadnym momencie nie było ono przebite na stałe, tak? Tego samego dnia cena wracała powyżej 18, tak? Więc tutaj jest spora nadzieja, że ta 18 nam się utrzyma i będziemy w naprawdę fajnej pozycji, żeby zeskalpować około centa do 1,5 centa w szybkim odbiciu od tej 18 w tym tygodniu, ewentualnie w przyszłym. Ale też pamiętajmy, że mamy no, troszkę martwy sezon, więc tutaj też bez szaleństw, delikatne pozycje z dobrym stop lossem, trzymanie się zasad, to są rzeczy kluczowe dla inwestowania tak naprawdę każdego, a na surowcach przede wszystkim. Serdecznie dziękuję za uwagę, staram się dzisiaj też nie przedłużać za bardzo. Życzę powodzenia w transakcjach zielonych samych i do zobaczenia oczywiście w czwartkowym programie. Dzięki, do usłyszenia, powodzenia.